Anna Gornostaj, uznana aktorka i założycielka Teatru Kapitol w Warszawie. Od 6 lat skutecznie łączy biznes z kulturą. O swoich pasjach, determinacji i recepcie na sukces opowie w dzisiejszym wywiadzie. Witam Państwa. Pani Anno, proszę opowiedzieć nam, jak wyglądały początki Teatru Kapitol. Wie Pani, to trudne pytanie. Było tak dawno temu, że nie oczywiście, że pamiętam, żartuję. Początki, jak sobie teraz przypomnę, były bardzo naiwne. Bardzo te 6 lat zweryfikowało wszystkie moje chęci, wszystkie moje zamiary i tak naprawdę wszystkie moje działania. Zaczynając teatr, nie miałam wyobraźni, jak wielkim przedsięwzięciem on się stanie, jak się bardzo rozwinie. My w tej chwili mamy 2 sceny, mamy ogromny impresariat, mamy klub muzyczny i mamy przestrzeń, którą wynajmujemy na eventy, i to całe przedsięwzięcie zatrudnia, no tak na dochodzące, ja nie będę mówić o stałych etatach, bo jest około 60, ale prawie 300 osób. To jest ogromna instytucja. Teatr plus klub muzyczny to był warunek biznesmenów? Tak, niestety. To był warunek. My nie bylibyśmy w stanie zagospodarować tej przestrzeni tutaj, w tym miejscu. Właściciele nam narzucili tego budynku taki charakter. Myśmy zrobili tu ogromny remont, który naprawdę kosztował kilka milionów złotych. Na pewno taniej niż w państwowym systemie, ale jednak trzeba było wydać te ogromne pieniądze. Nasi wspólnicy mieli pomysł na klub muzyczny, myśmy mieli pomysł na teatr. Wymyśliliśmy system, który nam się wydawał sensowny, żeby te dwie rzeczy logistycznie połączyć. I logistycznie to się dawało połączyć, natomiast nie doceniliśmy, że materia oporu materii ludzkiej. I zanim ten opór... Pięknie to Pani powiedziała, Pani Anno. Zanim ten opór przewalczyliśmy i wytłumaczyliśmy naszym pracownikom i ludziom tu naokoło, o co nam chodzi, no to trochę trwało. I trochę, przyznam się Pani, miałam takich momentów załamania, że jednak to się nie da połączyć. A w tej chwili, po tych 6 latach, moi pracownicy to traktują zupełnie normalnie, uwielbiają to połączenie, sami je kombinują, robią tu różne kombinacje, spektakle teatralne z eventami, spektakle teatralne z koncertami muzycznymi. Spektakl teatralny z koncertem muzycznym, tego jeszcze na świecie nie było. Najtrudniejsze okazała się brak komunikacji między właścicielami, bo tak naprawdę cały pomysł na Kapitol powstał w głowie mojego męża i jego kolegi, ale oczywiście finansowo sami nie byliśmy w stanie podołać otworzeniu i początkom temu przedsięwzięciu. W związku z tym jeszcze doszło 2 kolejnych wspólników i oni wszyscy w ogóle nie znali się na materii teatralnej. Nawet sobie tego nie uzurpowali, ale też myśleli, że teatr też jest czymś innym niż miało być. Oni chcieli mieć klub muzyczny, który z natury rzeczy bardzo ciężko łączy się z pojęciem teatru. Myśmy przez pierwsze 1,5 roku myśleli naiwnie, że to się da połączyć. Potem mieliśmy 2 miesiące już takiej rezygnacji totalnej, że tych 2 przestrzeni się nie da połączyć, a potem się nagle okazało, że po 2 miesiącach wszystko zaczęło klikać, że stało się tak, jak myśmy myśleli. Wróćmy proszę do tej wiedzy ekonomicznej, bo wiem, że Pani na starcie, zakładając Teatr Kapitol, musiała się z tym wszystkim zmierzyć. Jak się Pani przyswajało? To co Pani mówi, że to jest tak, że jak moja córka skończyła ekonomię, jak ja otworzyłam jej podręcznik do ekonomii na pierwszym roku, jak była, to zobaczyłam o zarządzaniu, że są 2 warianty zarządzania przez dyrektora. Jeden jest tak zwany przez wałęsanie, czyli dyrektor, który chodzi i się wałęsa i podgląda, a drugi siedzi w gabinecie, taki wariant. Mój wariant siłą rzeczy był przez wałęsanie, bo ja tu nie mam żadnego gabinetu. Po pierwsze nie mam gabinetu. Po pierwsze nie zaczęłam od tego, ponieważ nie było nawet szansy, żebym miała swoje miejsce i swój gabinet, dlatego że tu każdy metr kwadratowy pracuje. My płacimy tak ciężkie pieniądze za każdy metr kwadratowy, że robienie sobie gabinetu z tego metra kwadratowego zbrodnią. Pani Anno, na chwilę obecną teatr to bardziej pasja czy biznes? Pasja, absolutnie. Absolutnie. Wie Pani, gdybym ja chciała robić biznes i pieniądze takie prawdziwe naprawdę, to bym absolutnie robiła coś innego. Chociażby jak moi rodzice, otworzyłabym Wesołe Miasteczko, Luna Park, który moi rodzice prowadzili przez 40 kilka lat i który naprawdę był ogromną maszyną do zarabiania pieniędzy. No powiedziała Pani kiedyś, dokładnie w 2011 roku, na portalu Kobiece Prawdy,
Czasami się okazuje, że za szybki, ostry rozwój bardzo ogranicza nowe inwestycje. Trudna nauka biznesu, jakiego nikt nie prowadził do tej pory w naszym kraju. To my przecieramy szlaki, łączymy biznes z kulturą, więc chyba jednak biznes trochę też, pewnie mniej niż pasja. No to znaczy, wie Pani, no my się musimy utrzymać, to co powiedziałam. Problem polega na tym. Ostatnio bardzo ładny powiedział mi jeden z zaprzyjaźnionych dyrektorów teatrów państwowych, powiedział słowo, takie zdanie. Mówi, wiesz Anka, ja się zastanawiam codziennie, jak wydać pieniądze. Ty się zastanawiasz, jak je zarobić. I taka jest różnica między naszymi teatrami. I to jest tak, wcale nasze dzieci się nie garną do tego, żeby tu być czy tu pracować. Myśmy zmusili naszą córkę, żeby pracowała z nami, ponieważ skończyła, ma wykształcenie ekonomiczne i jest nam to ogromnie potrzebna. I naprawdę, rzeczywiście w tej chwili zdjęła mi z głowy pewne takie elementy pracy, które mnie bardzo doskwierały. Czyli wszystko się wydało. Pani córkę zatrudniła, rozumiem, do tej najgorszej roboty. Tak. Natrudniam... Pani sobie może tworzyć tutaj sztukę. Bardzo trudną część naszej pracy logistyczno-techniczną i ekonomiczną zwaliłam na córkę. Powiem szczerze, że nie spałam z tego powodu, że miałam tamte rzeczy robić. Tą logistykę i opracowywać cały schemat działania w teatrze. To było dla mnie zawsze najgorsze. Nie spałam przez to po nocach. No nie do końca, ale zrozumiała, jak mi jest potrzebne. Ona to umie robić, ona się do tego nadaje. Na chwilę obecną Pani może sobie powiedzieć, tak, jestem bizneswoman? Tak, niestety tak, ja muszę być, bo inaczej bym nie utrzymała tego przedsiębiorstwa, o której Pani mówi, że tu pracuje 300 osób. Dlaczego niestety? Bo czasami jest to bardzo trudne, czasami jest to ciężkie. To nie jest tak, że to ja tak mówię teraz Pani, że mi jest fantastycznie. Oczywiście, że jest chcącemu nie dzieje się krzywda, ja się bardzo cieszę. Ja chcę to rozwijać, ale ja też płacę za to bardzo dużą cenę. Ja Pani powiem, jaka największa cena, jaką płacę za to, to jest utrata przyjaciół. Gdyby chciała Pani nam przedstawić krótką receptę na sukces, jaki Pani odniosła, bo myślę, że po 6 latach funkcjonowania Teatru Kapitol, myślę, że jest to sukces. Możemy mówić o sukcesie. Tak, jest to sukces. Jak ta recepta wygląda? Z pasji nie można robić, nie można odnieść sukcesu. Nie wierzę w ludzi, którzy odnieśli sukces nie mając pasji. To może być też pasja do zarabiania pieniędzy, jak wiemy. Nie ma w tym nic złego. Chcieć zarabiać pieniądze i umieć to robić, to też fantastyczne. Tylko naprawdę trzeba to chcieć. Pani Ano, to ja zapytam na koniec, jak widzi Pani przyszłość swojego teatru za kilka lat? Jakie ma Pani dla niego plany i cele? No my mamy bardzo dużo pomysłów, cudownie. No w tej chwili bardzo chcemy tą działalność koncertową rozwijać. Za chwilę u nas, jak Pani widzi, czasami mamy z Fundacją Polski Jazz, współpracujemy. Mamy taki pomysł na stworzenie Capitol Music Club będzie za chwilę. Już zaczęliśmy pierwsze takie pomysły. Zespół Metaliki nawet u nas grał. Takie mamy możliwości rozwojowe absolutne. Zaczynamy mieć warsztaty dla dzieci. Jednej rzeczy mi tu jeszcze brakuje, młodzieży. Pani Anno, i życzę, by ten pomysł się w najbliższej przyszłości znalazł. Dziękuję Pani bardzo. Ja dziękuję Państwu. I proszę pamiętać, że naprawdę pasja, jeszcze raz pasja. Bez miłości w ogóle nie ma życia.